Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj odcinek o Gwieździe Miesiąca, którą sami wybraliście. Pierwszy raz jest to kobieta, a na dodatek kobieta naprawdę wyjątkowa, bowiem jak sam tytuł wskazuje, dzisiejszy odcinek będzie mówił o życiu Ewy Demarczyk. Osoby, która była na pewno charakterystyczna, nietuzinkowa. Czasem zdarza się taka osoba, która mimo, że zupełnie w nienachalny sposób przedstawia nam swoją twórczość, sprawia, że nie można obok niej przejść obojętnie. Dokładnie taka była Ewa Demarczyk, nazywana też czarnym aniołem polskiej sceny muzycznej. I jak wskazuje ten wybór, nadal o niej pamiętamy, mimo że od lat nie śpiewa, nie udziela wywiadów. Co się z nią dzieje? Jak wyglądało jej życie prywatne, które tak pieczołowicie chroniła przed mediami? Myślę, że ten odcinek nie da nam jednoznacznych odpowiedzi, ale być może przybliży nas do odpowiedzi na najbardziej nurtujące nas pytanie. Dlaczego tak wybitna postać muzyki opuściła sceny? Mam nadzieję, że wspólnie w komentarzach spróbujemy ustalić najbardziej prawdopodobną wersję, ale oczywiście dziś przypomnę Wam życiorys tej wspaniałej artystki. Zapraszam Was serdecznie. Ewa Demarczyk urodziła się 16 stycznia 1941 roku w Krakowie. Jest polską piosenkarką, wykonującą utwory z nurtu poezji śpiewanej. Jej tatą był rzeźbiarz Leon Demarczyk, a mama była krawcową. Natomiast tata z racji swojej pracy nie zawsze mógł przynosić do domu pełny, wypchany portfel, dlatego też dorabiał w różnych zawodach, m.in. jako kelner. Choć w domu było biednie, rodzice posyłali ją na lekcje gry na pianinie, ponieważ uważali, że dziewczyna naprawdę ma muzyczny talent. Mnie od początku chowano na geniusza. Może dlatego, że byłam brzydka, zastanawiała się po latach. No ja też się zastanawiam, gdzie ta brzydota. Uwielbiała śpiewać, ale gdy podrosła, nie myślała o karierze wokalistki. No ale jednak ta kariera pianistki, która była jej wróżona, wymagała od niej ciągłej koncentracji, skupienia, a pani Ewa, kiedy była dziewczynką, była chłopczycą. Uwielbiała biegać z chłopakami na podwórku i wspinać się na drzewa, a także grać w Zośkę. Dużo bardziej niż bawić się lalkami. Podobno gdy wracała do domu, jej mama, pani Janina, załamywała ręce. Toż to najbrudniejsze dziecko w okolicy, biadała. Ale właśnie, no to co dla rodziców czasem jest zmorą, później w dorosłym życiu jest największym plusem takiej osoby, ponieważ co jak co, ale pani Ewa od zawsze wyróżniała się charakterem. Od najmłodszych lat zwracała na siebie uwagę nie tylko oryginalną urodą, ale i charakterem. Umiała postawić na swoim. Kiedy kazano iść, stała. Kiedy kazano siedzieć, biegła. Wspominał aktor Tadeusz Kwinta, który mieszkał na krakowskim Kleparzu, niedaleko Demarczyków. No i cóż, edukacja edukacją, skończyła krakowską szkołę muzyczną w klasie fortepianu, ale potem się okazało, że jednak scena ma dużo więcej do zaoferowania niż recitale pianistyczne. Najbardziej zabawne jest to, że o swoim życiu musimy decydować, kiedy jesteśmy młodzi i o tym życiu jeszcze niezbyt wiele wiemy. Sama pamiętam po sobie, jak się miotałam, co tutaj wybrać, natomiast pani Ewa Demarczyk miała podobnie. I dlatego kilka razy musiała zmieniać kierunek, który obrała. Najpierw zdecydowała się zdawać na architekturę, studiowała grę na fortepianie na Akademii Muzycznej, ale interesowała się także aktorstwem. Wkrótce okazało się, że to właśnie śpiewaniu, no i występom poświęci się bez reszty. Nie było to takie oczywiste, ponieważ potem jak porzuciła muzykę, porzuciła architekturę, to zdawała do PWST w Krakowie i dostała się za pierwszym razem, choć komisja wcale nie była urzeczona jej osobą. Na karcie egzaminu wstępnego 19-letniej Ewy Demarczyk można przeczytać: warunki zewnętrzne dostatecznie, dykcja minus dostatecznie, głos dobry, wyrazistość dostateczna. Droga pani Ewy jednak wiodła przez kabaret, w którym zaczęła karierę w 1961 roku na Akademii Medycznej w Krakowie. Kabaret nazywał się Cyrulik. Miała wtedy maleńki głosik. Nie bardzo wiedziałem, gdzie można ją umieścić w programie, mówił Rajmund Jarosz, kabaretowy reżyser. Jednak już w tym samym roku przekonała kolegów do swojego niesamowitego talentu. Jak to bardzo często bywa, zdarzyło się to zupełnie przypadkiem. Na festiwalu kabaretów studenckich w Gdyni okazało się, że główna wokalistka niestety za nie mogła. Wtedy pani Ewa zaproponowała, że ona to wszystko zna i bardzo chętnie ją zastąpi. No wiecie, sytuacja była nagląca, nie mieli więc za bardzo innego wyjścia. Zaśpiewali bez żadnej próby.
więc w dużym stresie, ale wyszło fantastycznie. Wieść o tym, że w Cyruliku występuje wyjątkowa dziewczyna, szybko dotarła do słynnej już w Krakowie piwnicy pod Baranami. No i właśnie, to było jej przeznaczenie. Trafiła już na stałe do piwnicy pod Baranami. Był to wyjątkowy dzień, 24 czerwca 1962 roku. Na scenę krakowskiej piwnicy pod Baranami niemal wbiegł podekscytowany Skrzynecki. Proszę Państwa, miałem powiedzieć dobry wieczór, ale nie mogę. Nie mogę, bo już czekam na to, co się zaraz wydarzy. Przed Państwem wspaniała młoda śpiewaczka, która Was zachwyci, Ewa Demarczyk. Ona miała wtedy 21 lat, a przy pianinie siedział Zygmunt Konieczny. Tak właśnie zaczęła się ich współpraca, która przez wielu oceniana jest jako najlepszy duet w PRL, jeżeli chodzi o poezję śpiewaną. Do dziś jest symbolem współpracy niezwykłej, kształtowania wyjątkowej relacji kompozytor-wokalistka. Na pozór zupełnie się od siebie różnili, ponieważ pani Ewa sprawiała wrażenie takiej zdystansowanej osoby, stroniącej od plichtru, stroniącej od tego, żeby być w centrum towarzystwa. Pan Zygmunt natomiast w centrum towarzystwa, w centrum zainteresowania czuł się jak ryba w wodzie. Ale nie to, żeby pani Ewa nie była przyjacielska. Ponoć miała zaufanie tylko do wąskiego grona przyjaciół, ale ci mogli na nią liczyć bezgranicznie. Podobno była skłonna zaraz po tym, kiedy artyści wychodzili z piwnicy po 23, zaprosić wszystkich do swojego mieszkania przy ulicy Wróblewskiego, które dzieliła z matką. Zawsze tam można było liczyć na miskę ciepłej zupy i herbaty. Żyły skromnie, ale zawsze chętnie częstowały winem czy jedzeniem. Zawsze coś miały dla młodych gości, wiecznie głodnych i spragnionych artystów. Podobno pani Janina, mama Ewy, która jak już Wam mówiłam była krawcową, obszywała żeńską część piwnicy pod Baranami. Ale wróćmy do tego duetu. Na czym polegała jego niesamowitość oprócz tych różnic charakterów? Otóż na tym, że pan Konieczny idealnie umiał wydobyć z Ewy Demarczyk to, co tkwiło w niej niejako za tą właśnie kurtyną takiej nieprzystępliwości, dystansu i bariery. Natomiast ona z jego utworów potrafiła wydobyć całą głębię. Rzeczy ukryte, budowała z nich oryginalne kreacje. Karuzela z Madonnami to utwór, o którym nie mogę nie wspomnieć. Jest to jeden z pierwszych wielkich hitów pani Ewy. Kompozycja doskonale interpretuje tekst Mirona Białoszewskiego. No i tak, trzeba przyznać, że Kraków został podbity, ale no nie miała być to meta tej kariery. Pani Ewa później podbiła Polskę, występując na pierwszym krajowym festiwalu piosenki polskiej w Opolu, śpiewając taki pejzaż i czarne anioły. W Opolu nie miała sobie równych, tym bardziej, że była odskocznią, ponieważ w Polsce wtedy popularny był big beat, a ona wyszła z poezją śpiewaną, zupełnie innym repertuarem, trudnym, nie do końca może dla wszystkich na pierwszy rzut ucha zrozumiałym, ale zachwycającym, bo niepokornym, ciemnym, ostrym. Rok 1963 to jej rok, wtedy ukazuje się jej pierwsza płyta. Potem również można było wysłuchać jej w Sopocie na trzecim festiwalu tego typu i tam zdobyła nagrodę specjalną za oryginalność utworu Czarne Anioły. W Sopocie gościł wtedy dyrektor paryskiej Olimpii. Oczywiście wtedy występ tam był naprawdę wielkim wyróżnieniem. Od razu dostała zaproszenie do Paryża, jednak tutaj jest to jeden z wielu przykładów, jak pani Ewa Demarczyk kreowała swoją karierę. Od początku nie była na nią nastawiona w stylu łapania każdej okazji, ponieważ ważne było dla niej, aby skończyć szkołę i nie chciała wyjeżdżać do Paryża wtedy, kiedy się kształciła. Odmówiła więc. Jednak te namowy trwały i trwały, więc w Olimpii wystąpiła rok później, w 1964 roku. Później pani Ewa już wielokrotnie była nagradzana za swoje wykonania. To właśnie był taki miks, który wszystkich intrygował. To, co nas intryguje, nas pociąga i wszyscy po prostu lgnęli naprawdę jak ćmy do światła, do pani Ewy, ponieważ miała ona coś takiego w sobie, tę barierę, tajemniczość, ale jednocześnie do pracy umiała zmobilizować się w każdych warunkach. Kiedy śpiewała, świat dookoła nie istniał, bo zatracała się w tym, co robiła. A jej kreacje naprawdę porażały, mimo że bazowały na minimalizmie. Oszczędność gestu, czerń stroju, bezruch. Na twarzy niczym maska teatru antycznego, z nieruchomym spojrzeniem świdrującym, bez mrugnięcia powieki.
Ale tak jak już Wam powiedziałam, wystąpiła w 1964 roku we Francji, tam zdobyła uznanie krytyki i potem przyszły kolejne koncerty w Belgii, Szwajcarii, Szwecji i innych krajach Europy. Wszędzie śpiewała po polsku i nie uległa modzie, żeby zmieniać język, dostosowując go do kraju wystąpienia. Ta dobra passa trwała do 1966 roku. Wtedy skończyła szkołę teatralną i zaczęła niezależną od piwnicy pod Baranami działalność, ale przede wszystkim skończyła współpracę z Zygmuntem Koniecznym. I tutaj chwilowo postawimy kropkę, ponieważ o tym, dlaczego ta współpraca się rozpadła oraz więcej na temat życia prywatnego pani Ewy Demarczyk opowiem Wam w kolejnym odcinku. Dlatego, że nie chciałam wielu wątków pominąć, a ta historia już naprawdę robiła się coraz dłuższa, dlatego postanowiłam ją podzielić na dwie części, żeby nic Wam nie umknęło. W tej drugiej opowiem Wam właśnie, tak jak Wam wspomniałam, o życiu prywatnym, o małżeństwach pani Ewy oraz o przyczynach rozpadu tej relacji. I będzie to już kolejny odcinek na moim kanale, także oczekiwanie nie będzie zbyt długie, natomiast na dzisiaj Wam już serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam za to, że wytrwaliście do samego końca, no i oczywiście łapka w górę i sub będzie mile widziany od wszystkim, którym dzisiaj się podobało. Widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku o pani Ewie.